kim tak naprawdę jestem. Jedni nie widzą różnicy. Nazywają mnie człowiekiem, jeszcze inni parszywym mutantem, odmieńcem. Kolejni zaś rośniętym z dupy. Jestem wieśmakiem, maszyną stworzoną do jednego celu. Do zabijania potworów. Czy chciałem nim być? Nie, i niestety nie ode mnie to zależało. Naprawdę żałuję, że nie mogę mieć rodziny. Żałuję, że zginę na szlaku. Żałuję, że nigdy nie pokocham. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego stałem się tym, kim jestem? Nazywam się Janusz z Piździwicy, a oto moja historia. Nie będę ukrywać, nie było żadnego dziecka niespodzianki. Po prostu mój stary przejebał mnie w karty. Kurwa! Karty mi dzisiaj nie idą, ale panie wieśmaku, jeszcze jedna runda! Marek, zgłupiałeś. Cały dobytek przejebrałeś. I jeszcze chcesz grać. Nie prowokuj mnie, kobieto, bo uderzę. A wiesz, że bić potrafi, skrupułów nie mam. Oczywiście, że wiem, tym oczy mordo. Matka mnie ostrzegała, że z ciebie nic nie będzie. Licencjat z angielskiego, a mogłam wyjść za mąż za Stefana. Ten to chociaż technik stolarstwa. Wybacz, kolego, ale ty już nic nie masz. Chyba powinniśmy skończyć rozgrywkę. Stój, wieśmaku! Mam jeszcze syna. Potrzebny mi on nie jest. Żona mnie na niego złapała. Mówiła, że można w niej skończyć i spójrz, jak ja skończyłem. Spójrz na nią, brzydka jak noc. Przecież tego kijem przez szmatę na trzewo nie da się dotknąć. Dlatego piłem! Oj, piłem jak zły! I gdy nie byłem czujniej, to mnie złapała nogami i nie mogłem wyjąć. No dobrze, więc zagrajmy u niego. Ha, 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 no i kurwa się los do mnie uśmiechnął. Makao, i kto tutaj teraz rządzi? Ty debiu. Ile razy mam ci mówić, że gracie w pokera? O kurwa, no tak! Panie wieśmak, to może na kredyt co? Hehehehe. Niestety wieśmak nie pozwolił mojemu ojcu już więcej grać. Tak oto poznałem Stefana, mojego mentora. Alkoholika i kurwiarza, który był początkiem mojej przemiany. Wyruszyłem wraz z Stefanem do odległych terenów. Terenów, gdzie ludzi było mało, a psy szczekały dupami. Tak dokładnie. Wyruszyliśmy na Podlasie w okolice Białegostoku, z tamtejszej wieśmackiej twierdzy Kretoszczula. I ze wszystkich szkół musiałem trafić właśnie do najbardziej spierdolonej, patologicznej i nieznanej szkoły. Rozpoczął się mój trening. Na początku musiałem przejść próbę. Pewnie słyszeliście brednie o jakichś próbach traw, że wysoka śmiertelność i tym podobne? Gówno prawda. My wieśmaki musimy przejść próbę alkoholu. Każą nam wtedy chleć żubrówkę. Właśnie tak. Każą nam pić alkohol, którym menele się brzydzą, a cywilizowani ludzie wylewają do kranu. I tak wielu moich kolegów, pijąc ten syf, spadło z rowerka. Jako jednemu z nielicznych udało się to przejść. Chociaż cena była wysoka, tygodniowy kacif wszedł do alkoholu. Po przejściu próby alkoholu rozpoczął się nasz morderczy trening. Morsowanie, machanie mieczem, aby zabić powietrze. To był niestety pomysł Stefana, który stwierdził, że tylko tak można zajebać wszystkie potwory. Jeśli chodzi o naukę stylów szermierskich, bądźmy szczerzy, Stefan był chujowym nauczycielem. Oczywiście tłumaczył nam kroki, piruety, obroty na pieska, 6-9, misjonarz, najeźdźca. Pokazywał nam, jak szybko umieścić miecz w czyjejś dupie. Ale bądźmy szczerzy, trzeźwy to on nigdy przy tym nie był. Pewnie zastanawiacie się, a co z magią? Słynne wieśmackie znaki. W mojej szkole nauczał ich Zbyszek. A więc słuchajcie, bo nie będę powtarzał. Znaki wiedźmińskie to najważniejsza broń wieśmaka. Mamy do wykorzystania.
Pierda, który umożliwia odpychanie przeciwników. Login, który pozwala nam strzelać fireballami jak jakiś pierdolony Gandalf. Vauti, który pozwala poskramiać zwierzęta oraz ludzi. Plus jest dobry, jeśli chodzi o wyrywanie loszek. Kondom wytwarza magiczną barierę, która chroni nas przed uderzeniami. Zalecany, jeśli mamy walczyć z wieloma potworami. I to wszystko. A co z Ilden? Powiem tak, Ilden jest chujowe. Tak jak pizza bez ananasa, jak kebab bez sosu ostrego. Plus łatwo się w niego wjebać, dlatego nie będziecie go używać pod żadnym pozorem. Lata mijały, a nas z roku na rok było coraz mniej. Z mojego rocznika została nas trójka. Ja, Franek oraz Jakub Dynui. Każdy z nas miał wybrać miejsce, z którego pochodzimy. Taka wieśmacka zasada. Nie wiem, po cholerę. Tak jakbym nie mógł się po prostu przedstawiać Janusz. Ale cóż. Ja wybrałem imię. Janusz z Piździwicy. Franek był z Radomia. Jakub natomiast wybrał miejscowość blisko jego sercu i ambicji, czyli Mielną. I tak rozpocząć się miała moja przygoda. Miałem wyruszyć na mój pierwszy szlak. Szlak pełen niebezpieczeństw. Niczym poszukiwanie kobiety w Tajlandii. Niby wszystko okej, ale babeczka może mieć fiuta. Z jednej strony cieszyłem się, że wreszcie opuszczam ten festiwal spierdolenia. Z drugiej było mi żal, że moje dzieciństwo zanika. Zaopuszczam bezpieczne mury Zamku Bożego i wyruszam w niebezpieczny świat. Hej! Pośpiesz się, bo wyruszymy przez przełęcz bez ciebie. Cóż, koniec końców jestem wieśmakiem. Zabójcą potworów. Mutantem. Odmieńcem człowiekiem. Nazywam się Janusz Spiździwicy, a oto moja historia. Myślisz, że sobie poradzą? Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Oni są naszymi najlepszymi uczniami.